Dobry wieczór państwu. To wieczór z telewizją w Polsce.pl i moją skromną osobą, a ze mną w studio, drodzy państwo, Maciej Maciejowski, skuteczny. Dobry wieczór. I Artur Zawisza, przedsiębiorca. Witam panów. Jesteśmy Dobry tu wieczór. Jak zwykle. Często już u nas gościmy w tym składzie państwa, panów. Jesteśmy tutaj po to, żeby skomentować bieżące, te najbardziej gorące wydarzenia, które w ostatnich dniach interesują i elektryzują opinię publiczną, także w Polsce. Panowie, żółte koszulki, żółte kamizelki, no to są raczej kamizelki, rzeczywiście rozlały się. Nie tylko Paryż, nie tylko Bruksela, Bułgaria, kilka innych dużych miast w Europie, ale i Burkina Faso, ale i Afryka. Panowie, czy scenariusz rozlania się tego protestu także na Polskę jest realny, panie Arturze? No, jest dużo takich przyśmiewczych komentarzy, że w Polsce to ten protest głównie w internecie ma miejsce i się, że tak powiem, wyładowuje swoją złość, a Francuzi i nasz kolega w studio są gotowi wychodzić na ulicę. I to rzeczywiście, pomijając, powiedzmy, różnorodność tego protestu francuskiego, gdzie z częścią można by się zgadzać, z częścią pewnie nie, ale na pewno można zazdrościć tej żywiołowości i siły przebicia. No tak? Czy zazdrościć można także tych spalonych samochodów? No nie, natomiast wystaw rozbitych. Nie, dlatego ja mówię, że jest różnorodność tego procesu i protestu i ten nurt, powiedziałbym, anarchizujący i niszczycielski, to nie jest coś godnego pochwały. Natomiast jest to no ludowy bunt mas przeciwko establishmentowi, który we Francji jest jeszcze dużo bardziej ustanowiony i zakorzeniony niż w naszej biednej ojczyźnie. Rewolucja lipcowa, wszyscy pamiętamy, gilotyny. Czy pan już się przygotowuje do ostatecznego rozwiązania? Na razie solidaryzuję się, jak widać, z tym protestem. Dlaczego? Dlatego, że to jest protest tak naprawdę obywateli przeciwko władzy, która się zupełnie alienuje. Prezydent Macron i rząd francuski zupełnie nie wziął pod uwagę realiów życia większości Francuzów. Ale czy możemy mówić w Polsce także o takiej alienacji jak Macrona we Francji, nawet jak rządu pani Angeli Merkel w Niemczech, czy to jest ta skala oderwania od rzeczywistości? Powiem tak, rzeczywiście to jest anegdota. Podobno żona prezydenta Macrona, jak zapytała, dlaczego oni protestują, no to on powiedział, no bo nie mają na benzynę, a pani pierwsza dama zapytała wtedy, czy nie mogą jeździć Teslami, przecież Tesle nie potrzebują benzyny. Więc nie, takiego poziomu alienacji rzeczywiście polska klasa polityczna jeszcze nie prezentuje, aczkolwiek czeka nas 30% podwyżka cen prądu. Pociesza się nas, że dla przedsiębiorców, tylko to, że przedsiębiorca podniesie cenę chleba i wszystkich innych produktów, które od przedsiębiorców kupujemy, nawet nie będąc przedsiębiorcami, no to jeszcze do społeczeństwa nie dociera. Dlatego to warto jest ciągle obserwować. Perspektywa, prawda? To nie jest status quo, to jest perspektywa. Być może te podwyżki w obliczu tego, co widzimy, zostaną złagodzone. Mamy teraz nagły zjazd Prawa i Sprawiedliwości w Jachrance, nagłą konferencję. Tego się nie spodziewaliśmy, nie było tego w planie pracy Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym być może jest coś takiego, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje jakiś ruch wyprzedzający, jakąś obronę przeciwko tym różnym. Panie Arturze, pan jest tam trochę bliżej ucha prezesa. O, to bardzo udany serial dzisiaj, kolejny odcinek, ale nie w telewizji w Polsce, tylko gdzie indziej. My mamy lepszy serial, tak. Natomiast no, jednak w Polsce ta sytuacja przy wszystkich jej słabościach jest lepsza, to znaczy my nie mamy aż tak daleko posuniętej alienacji rządzących. Oni starają się jednak być jakoś, powiedzmy, zakorzenieni w społeczeństwie, a w szczególności obecnie rządząca partia przy wszystkich akcentach krytycznych, jakie wobec niej można mieć. Ba, jak znam kolegów z PiS-u, to sami się ubiorą w żółte kamizelki, bo to jest ta zręczna narracja PiS-u, że nawet będąc u władzy, jesteśmy w swego rodzaju strukturalnej opozycji wobec tego mniej czy bardziej jawnego establishmentu finansowego, medialnego, międzynarodowego. Związanego z Unią Europejską. No, tak, mówię, międzynarodowego, i na tym PiS w niemałej mierze wygrywa. Czyli mówi, co my możemy, skoro my pozornie tylko rządzimy, a i tak nas takie wałęsowskie cisną. Jestem tak? Za, nawet przeciw. Trochę tak. Dzisiaj Wałęsa przegrał, tak? W pierwszej instancji, tylko że nie pieniądze, ale wyłącznie honor, tak, w
wobec prezesa Jarosława. Natomiast wracając do samego francuskiego protestu, to tam jest jedna co najmniej rzecz pocieszająca, bo jednak te i francuskie, i niemieckie protesty społeczne zwykle miały taki wyłącznie socjalny charakter, to znaczy dosypcie nam z budżetu nieco więcej grosza, czy tych centów, czy tych euro. Tym razem jest to protest antypodatkowy i to przeciwko takiemu bardzo specyficznemu podatkowi właśnie związanego z no, tą pewną, powiedziałbym, układanką motywowaną także ideologicznie. Chodzi o ten benzynowo-samochodowy podatek i w tym sensie to może budzić uznanie, bo w Polsce, mam nadzieję, byłaby dużo większa skłonność do protestów antypodatkowych niż tylko takich probudżetowych. Oddając głos panu Maciejowskiemu, jeszcze tylko dopowiem, że tam się pojawiły takie postulaty, trochę jak w Stoczni Gdańskiej. Wśród tych postulatów są także te antyimigranckie. Pan Bernard Marguerite, znany dziennikarz francuski, ale i znany w Polsce, mówił głośno o tym, że to jest coś takiego jak ruch Solidarności, że te żółte koszulki to nie tylko taka czereda, taki tłum na ulicach bezrozumny, który niszczy, dewastuje. Tam się pojawiły pewne konkretne propozycje, tam się pojawiła pewna idea, coś więcej niż tylko postulaty socjalne, o czym pan wspomniał. Zdecydowanie to jest protest ogólnospołeczny, obywatelski, bo do tej pory, jak patrzyliśmy na różnego rodzaju zamieszki czy też protesty we Francji, one dotyczyły albo jednej grupy zawodowej, albo na przykład młodzieży i tak jak Artur Zawisza powiedział, najczęściej miały charakter socjalny dotyczący utrzymania czy zwiększenia przywilejów jakiejś grupy. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z jednoczącym w zasadzie ogół, taki przekrój społeczeństwa, protestem przeciwko całości w zasadzie polityki rządu, bo to łącznie z tą polityką właśnie imigracyjną, z tymi absurdami ekonomicznymi, właśnie walka z samochodami i tak dalej. Dlaczego warto się solidaryzować, będąc Polakiem, z tym? Dlatego, że każda władza lepiej funkcjonuje, jak czuje nad sobą bat społeczny, bat obywateli. Żeby od razu tak radykalnie, myślę, że no nie do końca ma Mateusz Morawiecki zasłużył na spalone samochody na ulicy Marszałkowskiej, ale już paru przed szereg wybiegło. Zobaczmy tweet pana Krzysztofa Bosaka. W tym tweecie pan Krzysztof Bosak pisze wyraźnie, że no, stańmy na czele takiego ruchu. Zróbmy coś takiego jak żółte kamizelki. Pan Krzysztof Bosak wyrywa się, no tylko czy ma jakąś tutaj bazę? Kto mógłby w Polsce stanąć na czele żółtych kamizelek? Panie redaktorze, takie ruchy wbrew różnym spiskowym teoriom najczęściej powstają, kiedy zostanie przekroczona pewna masa krytyczna. Ja się niestety obawiam, że Polacy jeszcze są zbyt podzielonym społeczeństwem. Pan się obawia? Że, dlatego, to pozytywne, lepiej, że nie ma takich rozruchów. Nie, to, że chyba społeczeństwo jest podzielone, to nigdy nie jest powód do radości. No tak. Ja się obawiam, że w Polsce, kiedy ktoś mówi, jest bardzo źle, bo władza podnosi podatki, będzie zwiększona cena prądu, cena benzyny, to ktoś powie, oj nie, bo to nasz słuszny rząd podnosi, a ci, co tam to krytykują, to się zapisali do historycznej opozycji. Więc ja bym wolał, żeby obywatele myśleli realistycznie o swoich interesach i pilnowali rządzących, niezależnie od tego, czy darzymy ich mniejszą czy większą sympatią. Czy w Polsce takim ruchem protestu antyestablishmentowego przez całe lata był Marsz Niepodległości? Ja tak go klasyfikowałem, niezależnie od tego jego patriotycznego wymiaru w tym roku, wręcz rocznicowego, uroczystego, można by powiedzieć, ale w szczególności za rządów Platformy Obywatelskiej Marsz Niepodległości skupiał różne środowiska, no właśnie zbuntowane. Ja nawet mówiłem, że to są ci polscy wykluczeni, kiedy gdzieś tam, prawda, w mediach tak zwanych liberalnych była dyskusja, czy będą polscy wykluczeni, i tam patrzono na pana Zandberga, czy Biedronia, tak, czy oni staną na czele wykluczonych. Ja mówiłem, że w Polsce jest inna kultura społeczna i ci wykluczeni to idą pod biało-czerwonymi flagami, nie pod tęczowymi, tylko właśnie pod biało-czerwonymi, bo tak biją polskie serca. I teraz a propos tego, co mówi Krzysztof Bosak, to dzisiaj rozmawiamy w dniu szczególnym, bo te środowiska, które współtworzyły, czy współuczestniczyły w Marszu Niepodległości w pewnym istotnym zakresie, ogłosiły dzisiaj koalicję wyborczą do Parlamentu Europejskiego, więc Ruch Narodowy i Partia Wolność, a więc Winnicki z Bosakiem i Korwin z swoimi wiceprezesami, powiedzieli, razem idziemy do Parlamentu Europejskiego. No i zobaczmy wideo właśnie z tej konferencji. Za chwileczkę ją zobaczymy. No ale dokończywszy jeszcze ten akapit naszej rozmowy. Kto na czele? Czy może Kijowski,
Może Kasprzak z obywateli RP? Broń nas, Panie Boże. Panie redaktorze, proszę nie wywoływać wilka z lasu. Pan powiedział coś bardzo, bardzo rozsądnego w kontekście tej kultury politycznej Polaków. Zobaczmy fragment tej konferencji, o której pan też wspomniał. Proszę bardzo. Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Ruchu Narodowego i Wolności. Miło mi powitać pana prezesa Janusza Korwin-Mikke. Razem z osobami towarzyszącymi są przedstawiciele Zarządu Głównego Ruchu Narodowego i Zarządu Wolności. Szanowni państwo, chcieliśmy poinformować w dniu dzisiejszym, że Ruch Narodowy i Partia Wolność tworzą koalicję do wyborów do Parlamentu Europejskiego, która będzie startowała z jednoznacznie eurosceptycznym przekazem. No właśnie, pan tu mówił o kulturze i tak to jest, że we Francji protesty wyglądają tak dramatycznie. Spalone samochody, rozwalone sklepy, burdy na ulicach, a w Polsce skromne race są tym jakże dramatycznym znakiem buntu, protestu. Proszę państwa, to rzeczywiście trzeba podkreślić, to jest różnica kultur, wynikająca z różnych tradycji, ale też wynikająca naprawdę z tego, że Polacy nie mają czego się wstydzić właśnie w takich zachowaniach publicznych, właśnie w takiej debacie publicznej, co chciałem podkreślić. Aczkolwiek to jest też tak, że ten, bo pytanie, kto na czele, tak? Ale to ja odwrócę pytanie, a kto stoi na czele francuskiego czy paryskiego buntu? To jest jego wewnętrzna logika. Zresztą podobne nurty, chociaż bardziej powiedziałbym nacechowane ideologicznie, ale sprzed kilku lat w Madrycie, gdzie na placu Puerta del Sol przecież okupowano i byli tamtejsi właśnie ci wykluczeni, ale Occupy Wall Street w Stanach Zjednoczonych, one były, mówię, bardziej takie lewicowo nacechowane, ale one były takie bez liderów, tylko powiedzmy sobie też tak, w zasadzie się rozpłynęły. One może gdzieś oddziałały na scenę polityczną czy na mentalność społeczną, ale w zasadzie się rozpłynęły. To nie jest tak łatwo taki nurt, jak to się mówi, skanalizować i ogarnąć. To nie jeżeli chodzi o ekspresję, ale jeżeli chodzi o sposób i styl może organizacji, przypominać protesty przeciwko ACTA. Prawda? Ten anonimus, ta masowość, ta też brak przywódcy, tak? To prawda, ale to nie znaczy, że efekty nie mogą być pozytywne. Znaczy, ja jestem przeciwnikiem od razu, bo to właśnie samo słowo skanalizować, którego użył Artur Zawisza, już ma pewne negatywne konotacje. Dobrze jest, jak obywatele się potrafią zorganizować nawet dla jednej konkretnej sprawy. Być może nie będzie z tego zawodowego wojska, karnych szeregów, ale pilnowane będą społeczne interesy. Na Boga niech nie demolują ulic. Ale tak jak pan redaktor powiedział, to nie jest nasza tradycja polityczna. Francuska policja jest dużo bardziej brutalna. Nasza policja jest naprawdę dużo bardziej liberalna. Przypomnijmy, że francuska policja nawet używa tam takich gazów, które właściwie nie powinno się w Unii Europejskiej używać. Tam jest oczywiście zakaz stosowania tych preparatów, a mimo wszystko i z kul gumowych strzelają, i z tej broni gazowej tymi niebezpiecznymi. Nie chcę się kojarzyć jednak z tym ZOMO i widać, że mamy rzeczywiście traumę, tak. Mamy tą traumę i bardzo dobrze, policjanci nie chcą, żeby w ich kierunku te okrzyki ZOMO leciały i zachowują się naprawdę bardzo liberalnie. Tylko ja powiem tak, dlaczego w Polsce nie ma tych takich dantejskich, piekielnych, płonących scen? Otóż dlatego, że u nas jest większa wolność na co dzień, na wiele więcej można sobie pozwolić. Różne ostre słowa także czasem kogoś tam może krzywdzące, może raniące nawet, ale uchodzą, że tak powiem. Natomiast ta kultura polityczna tej zachodnioeuropejskiej elity jest tak oderwano od rzeczywistości także na tym poziomie językowym, słownym. Przecież na przykład żółte kamizelki nie są pokazywane na pierwszych stronach francuskich gazet. To jest ostatnio pokazał. Okładki tygodników, dzienników, nie ma tam żółtych koszulek. Temat jest ukrywany i następuje tym większe wrzenie społeczne, no bo jak już ludzie się zdecydują wyjść na ulicę, to nawet ktoś podpali ten samochód. Gwałt się gwałtem odciska, bo jest najpierw to tłamszone,
to potem wybucha. Taki a w Polsce efekt, jest większa wolność. Taki efekt też obserwowaliśmy w Niemczech, prawda? Tam wiele ukrywano, nie mówiło się o ekscesach z udziałem imigrantów. I jak to wybuchło? Alternative für Deutschland, prawda? No, wybuchło potężnym ruchem, który jest, panowie, bodaj drugi już w tej chwili, prawda? To, w różnych rankingach partii politycznych w Niemczech. Powiem więcej, ten sam proces obserwujemy w państwach skandynawskich, najbardziej takich lewicowo-liberalnych, najbardziej oficjalnie otwartych na imigrantów. Dokładnie ten sam mechanizm, przecież policja nie może tam prowadzić statystyk dotyczących przestępczości imigrantów. Ukrywa się pedofilię, gwałty, wszystkie tego rodzaju przestępczości związane właśnie z masową imigracją z krajów innego obszaru kulturowego. I co? Tam też zaczynają dochodzić do głosu wręcz neonazistowskie ugrupowania. Także rzeczywiście tutaj zgadzam się z Arturem. Cieszmy się z tego, że u nas jednak mniej jest terroru politycznej poprawności, ta wolność jest dużo większa. I oni nas pouczają. Pamiętajmy, to oni nas pouczają. To przecież Unia Europejska uważa, że my nie jesteśmy demokratycznym poprzez swoich przedstawicieli, poprzez swoje instytucje, że to my nie jesteśmy demokratycznym państwem. Panowie, i tu jest jeszcze jedna sprawa. Jakie będą konsekwencje tych protestów? Bo jednak mówi się, że na czele tych bojówek stoją ugrupowania lewicowe. W niektórych gazetach francuskich na początku ruchu żółtych kamizelek, w początkowej fazie tych protestów, mówiło się, że to pani Le Pen, że to prawica stoi za tym ruchem, że to jest ten mainstream, ten nadający ton, główny nurt tych wydarzeń, ale już takie konkrety, tak jak na przykład zdemolowanie pól elizejskich, jak pierwsze aresztowania przez policję, pokazują, że tam właśnie Antifa, że tam lewicowcy właśnie są tą substancją czynną. Oczywiście jest i masa tabulety. Ale jedni drudzy, to jasno powiedzmy, ja nie mówię, że Front Narodowy pali samochody, żeby było jasne. Natomiast jeżeli są zorganizowane siły polityczne w ramach tej masy społecznej, to jest to właśnie ta narodowa prawica, która jest, no przecież walczy z establishmentem i jest zwalczana przez establishment, oraz no ta zbuntowana część lewicy, mówię zbuntowana, bo akurat lewica we Francji stanowi znakomitą część establishmentu, ale ta lewica lewicowa, bo musimy kończyć to nasze wejście. Jedni drugimi się spotykają. Podsumujmy, jak to się rozwinie, jak to się może skończyć, jakie będą konsekwencje dla Europy i dla Polski tego potężniejącego nurtu. 90% uczestników tych protestów to na pewno są zwykli Francuzi, nie należący ani do skrajnej prawicy, ani do skrajnej lewicy. Jaki efekt polityczny? Natomiast efektem politycznym już jest wycofanie się o krok Macrona, aczkolwiek to jest taktyka wymuszona. Niestety wydaje mi się, że no, poziom niepokoju społecznego będzie rósł w zachodniej Europie. To jest smutna konstatacja, ale po prostu elity rządzące w Unii Europejskiej, w większości dużych krajów i w tej czapie, którą jest Unia Europejska, oderwały się tak od mas, od nastrojów ludzi, że do niczego dobrego to nie doprowadzi. Miód na serce partii eurosceptycznych? Czy to jest efekt? W dużej mierze tak, i dlatego wreszcie ta dzisiaj ogłoszona koalicja uniosceptyczna będzie ważnym uczestnikiem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mówi pan już o sytuacji w Polsce, tak, że nie tylko we Francji czy w Niemczech, ale także w Polsce eurosceptycy będą mieli dużo więcej do powiedzenia i będą mieli pewne podłoże społeczne, prawda, do dobrego być może wyniku wyborczego. No tym bardziej, że rządząca centroprawica, która ma patriotyczny charakter, w dużej mierze no, grała na konflikt z Unią, ale pod pewnym unijnym naporem się wycofała, czy czasem zreiterowała i zostawiła, zdaje się, duży obszar społeczny do tego, żeby tam wejść. Mamy Ruch Narodowy w tej koalicji, mamy oczywiście Wolność, pan reprezentuje Skutecznych, czy to będzie trzeci członek? My oczywiście, ponieważ mamy wspólne koło sejmowe z partią Wolność, także rozmawiamy i z partią Wolność i z Ruchem Narodowym. A oczyma wyobraźni profetycznie, co by pan powiedział, będzie ta koalicja jeszcze poszerzona? Zapraszamy serdecznie do koła poselskiego, które w tej chwili nazywa się Wolność i Skuteczni, posła Roberta Winnickiego, który jest posłem Ruchu Narodowego. Liczymy na to, że to koło będzie się poszerzać. Czyli jeszcze i rozmawiamy się... Jeszcze się koalicja poszerzy. No ciekawe, tak już na koniec, co z tym panem Jakubiakiem, który okazuje się, że reprezentuje sam siebie. Znaczy, ja jestem osobiście wielkim orędownikiem jego tam obecności, dlatego że indywidualności są potrzebne w tej koalicji. Na pewno Leroy, który jest czytelnym sygnałem dla
tego najbardziej wolnościowego nurtu. Czemu, bardziej centrowego. I bardziej też, centrowego tak. Jednocześnie. Czemu nie Grzegorz Braun, znany reżyser, który będzie z kolei ciągnął na prawo, ale Marek Jakubiak? Uważam, że to jest ten kamień, który potoczy lawinę. Proszę państwa, zawieźmy teraz naszą rozmowę. Zapraszam na jej kolejną część, a w kolejnej części między innymi opowiemy o szansach nowej partii ojca dyrektora.